Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już w październiku rozpoczęła nabór osób chcących zostać wolontariuszami w 28. finale. Mamy już zapisanych kilkudziesięciu, mamy 180 miejsc, więc chętnych zapraszamy. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, przyjmujemy praktycznie wszystkich od pierwszego roku życia do 99 i starszych. Każdy, kto chce czynnie włączyć się w tę akcję, musi zdawać sobie sprawę z kilku bardzo ważnych rzeczy. Bycie wolontariuszem to przede wszystkim dużo pracy, wielka odpowiedzialność i ogromna satysfakcja z tego, co się robi dla innych. Praktycznie w sobotę już chodzą i zbierają pieniążki, bo mamy event w Galerii Sudeckiej. Później w niedzielę wychodzimy na ulicę miasta i od samego rana do późnych godzin wieczornych zbieramy pieniążki. Wolontariusz, zanim otrzyma swój identyfikator, puszkę i charakterystyczne naklejki, kilka dni przed finałem będzie musiał przejść jeszcze szkolenie z zakresu bezpieczeństwa z policją i organizatorami zbiórki. Czy warto zostać wolontariuszem? Warto. W tym roku 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 12 stycznia przyszłego roku, zbieramy dla dziecięcej medycyny zabiegowej, czyli na wyposażenie sal operacyjnych dla najmłodszych.